Poniższe równanie kwadratowe zapisz w postaci ogólnej i podaj wartości współczynników a, b i c występujących we wzorach na rozwiązanie równania kwadratowego. A przed nami równanie 6x kwadrat plus 3 równa się 2x minus 6. Dobrze, więc co to jest postać ogólna równania kwadratowego? Ogólna. No tak, to po prawej stronie jest 0, a po lewej stronie mamy trójmian, czyli ax kwadrat plus bx plus c. Czyli mamy x to jest niewiadoma, występuje w pierwszej potędze, w drugiej wyraz wolny i standardowo te współczynniki oznaczamy przez a, b i c. No tak, taka jest umowa i we wzorach na rozwiązania równania kwadratowego współczynniki a, b i c właśnie oznaczają a to jest współczynnik przy x kwadrat, b to jest współczynnik przy x, a c to jest wyraz wolny. Wszystko to stoi po lewej stronie, a po prawej stronie mamy 0. Dobrze, czyli musimy nasze równanie przekształcić do tej postaci, czyli 6x kwadrat plus 3 równa się 2x minus 6. Więc pierwszą rzeczą jest 2x przerzućmy na lewą stronę, czyli innymi słowy od obu stron odejmujemy 2x. W ten sposób mamy 6x kwadrat minus 2x plus 3 równa się minus 6. No i co? I dodajemy do obu stron 6, żeby mieć 0 po prawej stronie, czyli 6x kwadrat minus 2x plus 9 równe 0. No i to jest równanie w postaci ogólnej, prawda? A jest równe 6, B jest równe B, czyli współczynnik przy x, minus 2 i C jest równe 9. Czyli to jest postać ogólna i współczynniki są 6, minus 2 i 9.